Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Polskie obozy śmierci, polskie SS. To określenia, które niestety często pojawiają się w zagranicznych mediach. Dziś na ten temat rozmawiam z panem Maciejem Świrskim, prezes Reduty Dobrego Imienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Termin polskie SS pojawił się niedawno w książce Flight and Freedom – Stories of Escape to Canada. Autorki co prawda kilka dni temu przeprosiły w liście do ambasadora Polski w Kanadzie, ale jednak niesmak pozostał i egzemplarze z tym określeniem, wydrukowane egzemplarze książki z tym określeniem polskie SS są. Jak pan to oceni? Czy to była głupota, czy może ignorancja, bezmyślność? Różnie można na to patrzeć. Są dwie interpretacje tego wydarzenia, jak zresztą przy każdym z tych wydarzeń określenia polski obóz, czy tutaj w tym momencie polski SS, są dwie interpretacje motywacji autorów. Z naszego doświadczenia Reduty Dobrego Imienia wynika, że mniej więcej w 80% przypadków jest to po prostu ignorancja, głupota, brak wykształcenia, no tego rodzaju przyczyny. Te 20 pozostałych... Jeśli ktoś pisze książkę historyczną dotyczącą obozów koncentracyjnych całej II wojny światowej, to chyba powinien mieć pojęcie, że obozy były, czy SS to była formacja niemiecka, a nie Powinien. I teraz tutaj przechodzimy do tych 20% pozostałych, mianowicie działanie z premedytacją, ewentualnie pewnego rodzaju interesy, które się kryją za używaniem tego sformułowania. Więc najpierw zastanówmy się nad tą głupotą i ignorancją. Pani powiedziała, że jeżeli ktoś pisze książkę historyczną, te dwie panie, Ratna Omidvar i Dana Wagner, autorki tego zbioru wspomnień o uchodźcach, którzy znaleźli schronienie w Kanadzie, one są wykładowcami na Uniwersytecie Ryersa w Kanadzie. Pani Ratna Omidvar jest zresztą bardzo mocno umocowana w rozmaitych organizacjach społecznych kanadyjskich, pewnego rodzaju organizacjach lobbystycznych i tak dalej. To jest hinduska pochodząca z Iranu, która w 1981 roku uciekła właśnie z Iranu do Kanady, tam znalazła schronienie i zrobiła karierę. A Dana Wagner jest z kolei dziennikarką niezależną, która prowadzi taki portal Fact Scan. Ta niezależność polega między innymi na tym, że w ogóle one obie funkcjonują w takim lewicowym środowisku politycznym. Wydawnictwo BTL, czyli Between the Lines, to jest wydawnictwo, które wydaje pozycje, no właśnie które są interesujące dla tego rodzaju środowiska, czyli na przykład kwestia zmian klimatycznych, uchodźcy, kwestia tak zwanych praw człowieka, ale to dotyczy mniejszości i tak dalej. A to jest ważne, żeby powiedzieć, dlaczego tak jest. Otóż dlaczego tam się pojawiło to sformułowanie. Ratna Omidvar jest równocześnie, została nagrodzona przez Republikę Federalną Niemiec Krzyżem Zasługi. Więc teraz jest pytanie, czy to jest działanie z głupoty? Wygląda na to, że nie. Natomiast wygląda na to, że to jest pewnego rodzaju kontynuacja i podtrzymanie niemieckiej polityki historycznej, która konsekwentnie przerzuca na Polskę odpowiedzialność za II wojnę światową. I stąd nasza stanowcza reakcja i my żądamy wycofania tej książki z obiegu. Oni proponują erratę, my się na to nie zgadzamy i podejmiemy kroki prawne przeciwko nim, jeżeli oni na to nie zareagują. Te przeprosiny do ambasadora, one są niewystarczające. One się tam wprawdzie kajają, mówią, że to nie było specjalnie i że w następnym wydaniu książki będzie użyte sformułowanie the SS, nie Polish SS, tylko the SS. A to po angielsku oznacza po prostu SS. No skoro na początku, w pierwszym wydaniu polskie nazwały Polish SS, to tutaj powinno być nazwane German SS. To jest także drugie nasze żądanie. I myśli pan, że to jest spowodowane jakimiś naciskami ze strony niemieckiej? Nie, to nie są już naciski, proszę panią. W tej chwili po prostu polityczna poprawność, pewnego rodzaju myślenie nakazuje w ten sposób mówić. Sprawa polskich obozów koncentracyjnych przestała być kwestią manipulacji niemieckiej w sensie takim wprost, że jakiemuś agentowi wpływu mówi się, masz używać sformułowania polski obóz koncentracyjny. W tej chwili w głowach większości elit intelektualnych świata zachodniego sformułowanie polski obóz koncentracyjny jest naturalnym sformułowaniem bo używanym. Były w Polsce. Nie, bo były w Polsce. Bo Polacy są nazistami.
Bo Polacy są faszystami. No właśnie, 17 czerwca tego roku mija 25. rocznica podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To chyba czas, żeby faktycznie może dążyć do tej przyjaźni, tej współpracy i porozmawiać może o tym. W tym traktacie, o którym pani mówi, były także uregulowane kwestie, miały być uregulowane kwestie mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce. One są uregulowane, ale w sposób nierównoprawny. Niemcy w Polsce, tak zwana mniejszość niemiecka w Polsce ma wszelkie prawa, łącznie z dwoma miejscami w parlamencie, a polska mniejszość w Niemczech nie istnieje pod względem prawnym. Dalej są utrzymywane dyskryminacyjne zapisy prawne ustanowione przez Göringa, który był ministrem spraw wewnętrznych III Rzeszy. I to dalej jest. Znaczy, to nie zostało zmienione ani po przełomie 89 roku, ani później w ramach tak zwanych dobrosąsiedzkich stosunków. Jest nierównowaga w traktowaniu nawzajem tych mniejszości. Czyli Niemiecka w Polsce cieszy się wszelkimi przywilejami, jeszcze finansowana z Republiki Federalnej, a Polacy w Niemczech nie mają żadnych praw. Mam nadzieję, że Państwa praca, praca Redutu Dobrego Imienia przyczyni się, że nie będziemy już czytali o polskich obozach, o polskim SS. I tym zakończmy dzisiejszą rozmowę. Jeszcze jedna sprawa. Proszę wchodzić na stronę Reduty Dobrego Imienia rdi.org.pl. Zaraz po tym, jak obejrzycie Państwo tę relację. Dziękuję bardzo.